Ojciec wasz niebieski. Tak Słowo Boże nazywa Boga w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 26 werset. Prawdziwi chrześcijanie są w dwojaki sposób dziećmi Bożymi. Po pierwsze, dzięki temu, że sam Bóg ich stworzył, a po drugie, dzięki usynowieniu przez Chrystusa. Stąd więc mają przywilej zwracania się do Boga, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, jak czytamy o tym w Łukasza 11:2. Ojcze, jakże drogocenne słowo, w tym słowie tkwi wielki autorytet, połączony jednocześnie z głębokim uczuciem. Jeżeli jestem Ojcem, to gdzież jest moja cześć? Czytamy w Księdze Malachiasza 1:6. To, że Bóg jest naszym Ojcem, mówi o tym, jak bliską relację z Nim posiadamy. Natomiast pytanie, gdzie jest moja cześć, podkreśla jednocześnie Jego autorytet. Ten autorytet nie powinien powodować w nas rebelii. Posłuszeństwo dzieci Bożych musi być posłuszeństwem z miłości. Nie wykonuj więc służby dla Pana jak niewolnik, który z przymusu haruje dla swojego nadzorcy, lecz postępuj zgodnie z Jego przykazaniami, ponieważ taka jest wola Twojego Ojca. Oddawajcie członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, tak mówi List do Rzymian, 6 rozdział, 13 werset. Ponieważ sprawiedliwość jest wolą waszego Ojca, a Jego wola powinna być jednocześnie wolą Jego dziecka. Ojcze, jaki to zaszczyt, że możemy tak się zwracać do Boga. Jak wielka jest miłość niebiańskiego Ojca do swoich dzieci. One są Jego latoroślami, więc będzie je błogosławił. On sam stanie w ich obronie. Jeśli ziemski Ojciec potrafi nieustannie czuwać nad swoimi dziećmi z troską i miłością, o ileż bardziej nasz niebiański Ojciec. Abba, Ojcze, ten, kto może tak powiedzieć, brzmi lepiej niż sami aniołowie Boży. W słowie tym ukryta jest nieskończona głębia. Mogę Go prosić o wszystko i przedkładać Jemu wszelkie moje potrzeby i życzenia mojego serca. Jeśli mogę powiedzieć Abba, Ojcze, mam wszystko we wszystkim teraz i po wieczność.